Dziś na wschodzie kraju niestety czeka nas kontynuacja opadów deszczu. Chwilami będzie padać dosyć mocno, przede wszystkim w Polsce południowo-wschodniej. Na zachodzie spokojniej, natomiast tu z kolei wiatr będzie nieco silniejszy, w porywach do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Temperatura od 11 stopni w Rzeszowie do 19 w Gorzowie Wielkopolskim. Ciśnienie będzie się wahać, biometr pozostanie w wielu regionach niekorzystny. W kolejnych dniach niestety nadal opady deszczu, chociaż w piątek sytuacja zacznie się poprawiać. W czwartek na termometrach od 14 do 18 stopni, w piątek od 15 do 18, z tym, że na Dolnym Śląsku i w centrum już powinno być spokojnie i pogodnie. Sobota i niedziela przyniosą zdecydowanie lepszą pogodę. W sobotę na termometrach zobaczymy od 16 do 19 stopni, w niedzielę od 14 do 20 i jeżeli będą się pojawiać opady, to tylko na Podkarpaciu. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Kinga Pienińska, uhonorowanej nagrodą Wybitny Smak. Brak zaufania do PiS to pana wina, pisze do Jarosława Kaczyńskiego Marek Migalski i podkreśla, że na publiczną krytykę pozwala sobie ostatni raz. Są zdjęcia górników uwięzionych w chilijskiej kopalni. Machają, pozdrawiają, a nawet śpiewają 700 metrów pod ziemią. Wielki autostradowy przekręt wykuwali dolomit i zastępowali go piaskiem. Sprawa dla nas ma charakter rozwojowy. Fakty po południu. TVN24. Od poniedziałku do piątku o 16.00.